Chwila, moment, człowiek gotowy. Jeszcze tylko buty. Wiecie, za kawalera miałem, i to jest prawda, miałem jedne buty, jedne Adidasy. Skończyły się po 3 latach, do wyrzucenia były drugie. Teraz mamy raz, dwa, trzy Adidasy i trzy takie te do garnituru, takie wiecie, buty. I kurczę, nie wiadomo, które ubrać, no. I to tak właśnie jest. Tak to jest. Popaczek jedzie z nami. Co masz w tej reklamówce, koleżko? Wziął sobie grę. Wziął sobie grę. Bo... Ja wam coś pokażę. Pokaż. Grant. A ty nie masz czwórki czasami? Nie miałeś tego? Miałeś to kiedyś. Co, PS4? Nie, Grand Theft Auto 4? No. Nie, to jest GTA 5. Nie miałeś GTA? Nigdy? Nie, tylko mam GTA 5 pierwszy raz. Aha. Dylemat był, czy jedziemy samochodem, ale wygrał raczej samochód. No pewnie, bo nie. Daleko w sumie, co to jest? Na nogach to strach. Daleko w sumie, co jest? Co? Dwójka? Muszę to ustawić, bo mama to przestawia mi moje fotele, wiesz? Wiem, to było. No, właśnie. Na kogo czekamy? Wiadomo na kogo, co tutaj takie? Tak się wieje, aż na czwórkę musiało być? Co oni to? Na dwójkę chyba wystarczy. Wystarczy na dwójkę. Ewka tam jeszcze pakuje ciasto. Tato? Bo taki upiekła kopiec. Co? Bo tu jest pająk, weź go w słoik. Po co mi pająk? No weź go w słoik, wpuścimy do niej pod kołdrę. No tak. Tak, moi drodzy, trzeba żyć, proszę bardzo. Przychodzimy w gościach, całe zastawione. Tam jeszcze mówi, że ten... Co? Nie, mówię, że jeszcze tam... jeszcze tak, no to wiadomo, że tam jeszcze jest Jameson, jest Ballantyne, jest cały piekarnik, moi drodzy. No to grubo tutaj będzie dzisiaj chyba, coś mi się wydaje. Gdzie szukamy? Nie ma. Nie ma ząbków. Ja? Ma? Pasuje ci. Jeszcze jeden. Chciałbyś się młodszą siostrę albo młodszego brata? A może starszą masz, to podzwonię, może coś gdzieś tam jest we świecie. Poszukam. Kto ma gołą stopę tutaj? Cytrynę macie, bo ja lubię. Ale nie chodzi mi o mnie, tylko chodzi mi o nią, rozumiesz? Bo chcę ale zobaczyć. Nagramy wszystko. Chcę zobaczyć, ale jak ten. No. Nie szykują się na to. Szykują się, tak. I tak dalej, jak piwa posmakować. To też o. No. O. Dobra, wygrała to Jo. Pokaż mi ten wejście do tego. Fill up the cartilage best because we wanna yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine, we're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. Drodzy, my tu jesteśmy u takiej polsko-włoskiej zajebistej pary i tutaj mamy takie polsko-włoskie fajne różne rzeczy i teraz potrawy. I teraz dałem powiedz, co to jest? To jest fagioli. Fagioli. Mhm, to jest tak. No dobra, nie wiem jak się wymawia dokładnie. Dobra, czekaj, Federica zaraz. Federica Mogherini zaraz przyjdzie i nam tutaj powie. Tak, mogę tylko dodać, że to tak. Biała fasola, czerwona, tuńczyk, ocet jabłkowy i czerwona cebula. Aha, no widzisz. I bardzo smaczne. Smaczne? Jadłaś? Jadłam. Podchodzi pod polskie gusta, bo jest paskowate, nie? Tak, no, pasuje do polskiej kuchni. No widzisz, tu jest ser, tu jest ten, co to jest to czerwone? To jest salami? Tak, kopa. Kopa, no widzisz. Mamy takie polsko-włoskie, bo to jest polskie, nie? Tu jajka, tu tego, a tutaj jest jeszcze papryka. To jest pepperoni, ale versus Federica, bo to jest z dodatkiem ocetu jabłkowego. Aha, aha. No moi widzowie chcą
To ja zapraszam Federikę do mojej kuchni i ugotujemy włoskie no danie. No właśnie, ja już dawno. Jeżeli chcecie, tak piszcie w komentarzach, weźmiemy wasze sugestie pod uwagę. Tak. Ja w każdym razie bardzo to lubię. Mogę ci włożyć. Chcesz? No już tak z łyżkę. Na spróbuj. Bardzo dobre. Zadzia mówi, że jak to postoi na drugi dzień, jest jeszcze lepsze, jak się przegryzie, wiesz? Jo, znaję. No dobrze. A Fredzia nauczyła się robić, widzisz, debolaje, tak, kotlety schabowe, jajka w majonezie. No widzisz, no. Jak się człowiek może nauczyć wszystkiego robić, kurczę. Nie ma innego wyjścia. Umie po polsku, po włosku, po angielsku, po niemiecku. No. I po francusku. Po francusku też? O, kurde. A ten, a gotować umie po włosku i po polsku, nie? Po chorwacku chyba nie. Chyba nie. Jeszcze chyba nie. Tak. Z 10 lat temu, jakby mi ktoś tylko nie mówił, to też bym sobie posmarował ketchupem. We Włoszech jednak nie. Ale wiesz, jeżeli robisz sos, jest płynny, nie sos, to wtedy nie trzeba, nie? Ketchup. Federika, to powiedz, co tutaj jest. W tym. Tak, bo ja się machnąłem. On mówi jakoś inną nazwę. Ja powiedziałem fagioli. Fagioli. A jak to się mówi? Fagioli. Fagioli, no. Fagioli. Jest czerwona fasolka, biała fasolka, cannellini, bo są różne. Ale to muszą być cannellini. Wtedy dasz tuńczyk w puszce, czerwona cebula, musisz moczyć pół godziny w wodzie jabłkowej. Wtedy co robisz? Po pół godziny dodajesz ta cebula do całych składników tam. No. Sól, pieprz, oliwa z oliwek i ocet jabłkowy jeszcze raz. I oczywiście musisz smakować i smakujesz ci odpowiedni ilości. Żeby zakwaszny nie było, tak? Żeby nie był zakwaszny, ale żeby był porządek, nie? No tak, super. A tutaj jest jakaś takie peperoni a la Ja nazywam ich peperoni i nagrodolcze, czyli papryki słodko-kwaszne. I nagrodolcze, no. Tak. No to fajnie. A tu robimy co tu jeszcze tak. Masz? Aha, tu jest ta sałatka taka. To chyba taka bardziej w moim wykonaniu. Taka, no, bardziej taka po polsku. Tylko włoskie sosy, nie? Ta, znaczy włoskie w sensie polskie, tylko że Włoszech bardziej rozpowszechnione. We Włoszech stosują te sosy, no. A tutaj zwykła sałata lodowa, czarne oliwki. Jo, i nawet dobre. Mówię ci, jakby Ewa mi to zrobiła w domu i bym nie zobaczył tutaj majonezu ani tego, to bym powiedział: "Co ty? Zgłupiałaś?" A to sobie zrobiłem z tym właśnie to jest balsamiczny? No, balsamiczny i z tym, i z oliwą, i kurczę, i super, no. Bardzo dobre to jest. Słuchajcie, bo poznaliście już Damiana i Federikę, to jest małżeństwo dwóch kultur. Polsko-włoskie. Polsko-włoskie. Fredzia świetnie gotuje, ale oprócz tego też są firmą szkoleniową i prowadzą stronę internetową, na którą serdecznie was zapraszam. Zobaczcie sobie, jakie produkty mają do nauki języka włoskiego dla dzieci, dla dorosłych. Po skończeniu kursu dostajecie certyfikat, wszystko jest zgodne z prawem, pięknie wytłumaczone, przełożone z obrazeczkami dla dzieci. Pod filmem Sławek podkleję wam link do strony, na którą was przekieruję. Zachęcam do skorzystania, bo link młodym będzie. Należy pomagać, należy wspierać polskie przedsiębiorstwa i firmy, a młodym tym bardziej. Zachęcam, jeżeli ktoś z was szuka języka włoskiego, to zapraszam na tą stronę. W opisie będzie link albo w tym, albo w przypiętym komentarzu, nie? Sławek wam to wypnie. No i co jeszcze? Aha, i jeszcze jakbyście chcieli, tak jak Ewa wcześniej mówiła, jakby Federika na przykład do nas przyszła kiedyś, ugotowała coś po włosku, to nie, bo no, bo my wiecie, no też Ewa też robiła lasagne, ale Federika na pewno by zrobiła inaczej, nie, tą lasagne? Na pewno. Także pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, ciao. 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 Tak jest. Polisz cytrynkę? No? 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 Tak, dawaj cytrynę. Ale słabo się kwasi, nie? Nie, podejrzewam, że ona nie. Jeszcze chcesz cytrynkę? Nie? Niedobra? Nie. Trzymaj cytrynkę. Chcesz cytrynkę? Jeszcze? Nie, nie będziemy cię zmuszać, nie? Ojej. Chcę. Co? Lubi. Lubi. Dawaj. Nałożyłem sobie tej surów sałatki i to jest właśnie ten sosik. Balsamiczny to jest, nie? A, to jest ocet balsamiczny. Bardzo dobry. Monini też jest dobry. W Polsce nie? Bardziej jest preferowany majonez i śmietana. Ale to nic. To jest bardziej
wersja light, nie? To jest, no, ale to jest, kurczę, ten ja to lubię tę oliwę sobie dodać tak sporo, bo ona jest podobno zdrowa, nie? No, jest na pewno zdrowa. Na pewno, no tak wiesz, mówią, no. Fajnie. Teraz spróbujemy, jest zupełnie inne, wam powiem, niż na przykład jakby tak z majonezem i ze śmietaną, nie? No, oni to na pewno wiedzą. Ale jest smaczna, nie? Włoskie, lajtowe. Smakuje ci, nie? Kuchnia włoska? No, smakować smakuje, ale wiecie, jak byłem w tych Włoszech i tam jadłem ten obiad, to tak człowiek zjadł, wszystko bardzo dobre, ale taka polska mentalność jest taka, żeby się napchać, tak żeby aż bolał żołądek, nieodpowiednio. Żołądek, nie? A tam nie boli ten żołądek, nie? Bardzo dobra była ta kawa, nie? Z tym. No, no. To trzeba robić z tym brandem. To może zdrowie się odżywiają, nie? No, na pewno. Dobre. Tata, tu jest sapuna. Dobre? Dobre. Igor, daje loda. Lody the best, nie? Cytrynka lepsza? Fajnie. Fajnie, buja daje. Fajnie, to buja Igor. Moi drodzy, Igor to jest wujek tej małej dziewczynki. No oczywiście, tak. To jest jej wujek. To jest jej gruby wujek. Ona z wujkiem lodo daje. No. Dobre. Jeszcze, nie? Jeszcze, no. Jeszcze chcę. No, daj, wujek, daj. Am. Mama, po co Igor jest nie w tym kijem? Delikatnie. Kijem nie ma. O. W Polsce, wujek. Wujek, a we Włoszech się nie mówi wujek? Kuzyn. Kuzyn? A, widzisz.